Siema, jestem Biznojton serdecznie w naszym odcinku z Dying Lighta 1, a ja właśnie mam pojedynek z panem Coxem, ponieważ chciałem przejąć tą miejscówkę zwaną też bezpieczną strefą, ale nie mogę go trafić i marnuję zły ten stalowy bełt, boże, wszystkiego mi brakuje. Gdzie się chowasz, gościu? Masz tam strzała. O, ty. Walka z nim na takim. A propos. Walka z nim to będzie tutaj trochę problematyczna, bo jednak jest dosyć ciasny. A nie, nieważne. Nie, bo tematu. Dobra, ogólnie chciałem przejąć ostatni z ostatnich. A nie, ni niestety nie przejąłem tego jeszcze. Nie przejmę tego jeszcze, bo muszę odbić tutaj dół. To jest ostatnia strefa bezpieczna, którą mogę odbić. Więc warto by było wejść tutaj i zobaczyć, jak tam na dole, co tu się dzieje, dlaczego coś tutaj się tutaj dzieje. Ła, co mnie rąbło? Przy ścianę mnie rąbnął? Jaja sobie robisz? A, świetnie. Siema. 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 Do widzenia, cześć. Ktoś tu jeszcze jest? Dobi? Kościół, kurde, już nie żyje. Mam dobijać, kurde, trupa? No już tak jest trupem, ale jeszcze bardziej go mam dobić? Aha, o to chodziło. W sensie, że tak naprawdę. Aha, i teraz nie wydostanę się stąd normalnie. A nie, dobra, myślałem, że będzie ciężej. Bo nie mogę używać kotwiczki, ale na szczęście mogę. Ogólnie chcę się pobawić w misję główną dzisiaj, w tym odcinku. Więc chciałbym się dostać do tego całego kustosza muzeum, żeby znaleźć Jade i jej pomóc. Bo została porwana przez ludzi Raisa, czyli w sumie Raisa, nie? Samego w sobie. Gościu ma swoich ludzi i im zleca wszystko. Aż mi się przypomina co. Ajajaj, co się tutaj dzieje teraz na świecie, to jest porąbane, ale nieważne. 120 metrów. Udało mi się ogólnie nie chcę biegać z dwuręczną bronią, bo ona jest fajna. Uwaga, jest coś takiego w niej fajnego, że robię tak. Nieważne, nie o to mi chodziło. Robię. Gdzie on jest? Tak i robię. Jakoś tak to się robi, że. Jakoś. Wow, gościu, straszyłeś mnie. Co? Z tyłu? Nie, umrę na początku odcinka? To troszeczkę kiepski pomysł. Oj, ty stary, dawaj. Jeszcze żyje, to jest wojskowy, więc on będzie troszeczkę ciężki do pokonania. To jest wojskowy rusek. Go. Ach, pięknie wylądował. Tu jest wolne, więc na chwilę zatrzymam się. Upiorny Cordelas to są jakieś szare bronie, kompletnie mi to nie interesuje. Ale zdobyłem w ogóle, przeszukując te furgonetki policyjne, taką zarąbistą broń. 1050 obrażeń, strzelba kompozytowa. To jest jakaś zielona siekierka, a tutaj znalazłem jakieś takie inne bronie. To była chwila roboty, nawet nie myślałem, że na to bym wywalił. Chociaż siła ognia, celność, szybkostrzelność, chyba to jest. Nie, dobra, wywalę to, bo to mi nie jest potrzebne. Co tu jeszcze jest? Jakaś flara? Długi ten, to jest słabe dziadostwo. Chciałbym sobie wybrać taką najlepszą broń, jaką mam. I po prostu wywalić tą ciężką i wymienić to na tamto i tak dalej. To jest najlepsza broń, jaką mam. Czyli to mogę zrobić, to wymienić ten potężny kielow, wywalić. Ją ulepszyć. Ulepszyć ją w taki sposób, że wezmę sobie ten anielski miecz, bo mogę go wytworzyć. Czyli. Tak, to jest to, Boże, ja mówię, myślę sobie, co tu się dzieje, ale jednak to jest to. I mam anielski miecz, czyli do tego dziadka, kurde, który tam był czarodziejem. O, cyk, tutaj jest to. Sobie mogę to poulepszać w końcu. Nie będę się skupiał, mogłem wziąć króla, ale króla szkoda. Więc ulepszę go na tak berserkera 50. Jak to w ogóle wygląda? Mogę sobie poręczność zwiększyć, więc wezmę Geroja. Dodaję jeszcze troszeczkę obrażeń. I teraz tutaj, berserker. Daje mi lepszą trwałość. To jest król, nie, król odpada, ale najemnik też daje fajny ten. 256 to by. Dobra, wezmę. Trudno zdecydować, co wziąć. Więc wezmę gladiatora, bo dodaje więcej obrażeń. Poręczność jeszcze bardziej zyskuje. Znaczy, zyskuje jeszcze bardziej na poręczności, więc biorę to. Zbiorę. Ona tam mi powiedziała, ta cała troj czy coś, że muszę sobie ogarnąć lepszą broń. Więc dobiegam z tą słabszą, 1080p, fioletową, ale już tylko mam trzy ulepszenia. To sobie mogę wyłączyć.
Więc no już powoli się kończy. No dobra, miała tak, ona miała tak wpisane 4, kurde, ulepszenia. Jep. Więc tak naprawdę zużyłem tylko jedno ulepszenie, ale to nie, znaczy naprawę jedną, nie ulepszenie, naprawę jedną. Ale to nieważne, o to chodzi. Nie wstawaj. No, także tak to mniej więcej wygląda i lecę do muzeum. On jest niżej, co? Aha, okej. Okay. Wow, wow! Nie chcę spaść. Aha, no tak, gość jest w tym miejscu takim, gdzie jest dużo tego. Kto to jest? Bajram. Bajram to jakiś gościu od sportów. To ty jesteś ten nowy biegacz? Ja jestem Bajram. Może nie wyglądam, ale jestem gościem, co może ci dać trochę kasy. Prawdziwej. Zwiadowca znajduje drapieżnika, a biegacz macha przed nim czerwoną flagą. No i wtedy on cię goni do momentu, kiedy albo mu zwiejesz, albo on zeżre twój łeb. Oba wyniki są dla mnie w porządku. Ile można wygrać? Jako, że dopiero zaczynasz, nagroda będzie mała, ale potem stawka wzrośnie, jak będziesz zbierać sukcesy. A po co mi kasa, mordo? Mam aktualnie ile kasy? Gdzie ja mam kasę w ogóle? To jest kasa? Nie. A, 80 tysięcy dolarów mam. No i co ja z tą kasą mam zrobić? Dostępne w nocy. A, bieganie w nocy. O Jezus. Dostępne w nocy to zrobię może w następnym odcinku, nie wiem. Jest trochę tego do zrobienia. Seda. To ty uratowałeś tego chłopca? Jak sobie radzi? Jest w drodze do wieży. Brecken przysłał jednego ze swoich ludzi. I tak miał wracać do wieży, więc zabrał małego ze sobą. Jutro sami będzie już ze swoją mamą. Dzięki, dobrze wiedzieć. Poszukam go, jak będę w wieży. No, fajnie, że kurde dotarł do domu. Szkoda, że... Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Kto powiedział, że chce od ciebie jedzenie? Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. No dobra, łatwo. Nie wiem nawet, czy łatwo. Takie zadanie jeszcze jedno jest, więc warto by było zobaczyć. Ty? Ihsan. Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane, jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach, ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? O drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. Spokojnie, nie mam zamiaru nikogo mordować. No chyba, że będzie mi się chciało. No to co, jakieś zadanie jest? Tarik? Gdzie go znalazłeś? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. No pewnie. Ścigając przeszłość. Dobra, na razie się skupię na misji głównej. Pobrałem to, co tam chciałem. Jakieś zadania poboczne. Zawsze warto je mieć, żeby nie było nudno. Ja chciałbym się dostać, kurde, na drugą stronę. Damy będę jakoś przejść. Jep! I bum! To mi się podoba. Płynność, płynność i jeszcze raz płynność. Dobra, 300 metrów stąd. Tutaj sobie przejdę. Jep!
Można... O kurde, w ogóle mam mało HP. Trzeba otworzyć to bez jakby ściągania na siebie tych dziadów. Może być ciężko. Otwieraj to! Bo. Czułem kurde koło obok siebie. O, uwaga! I to jest przemiana. To jest przemiana Virala. On stoi kurde taki wyczerpany i to jest właśnie przemiana Virala. Dlatego lepiej go skasować, bo potem i tak z niego już nic nie będzie, nie? To co za różnica. Taki jest tym skurwiel. Ale to nie ma co kurde się z tym bawić, nie? Kurde ginie od razu. Nie da się tego chyba wyleczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. No aktualnie nie da się, nie? Dlatego tutaj jestem, żeby dowiedzieć się co się dzieje i zebrać badania, zobaczyć co z Jade, bo aktualnie... Aktualnie? Aktualnie. Sorry gościu, weź się wypierdol. Och kurde dziadu, ale mi... Co to było? Gościu zrobił jakiegoś kurde, jakąś gwiazdę zrobił. Dobra, jakby tak zejść sensownie, żeby nie zginąć. Bo kurde, gościu się pojawił, no i o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że one się pojawiają kurde znikąd. A ja mam na maksa odpalony ten, jak to się mówi. A ty idź mi stąd. A ja mam na maksa odpalony ten, render distance, czyli kurde daleko rysowania, odległość rysowania, nie wiem jak to nazwać. Po prostu widzę więcej niż kurde mógłbym chcieć. Poznać. A tam jest ten, Brzydal. Kurde, odetchnę. Dobra, bo to pewnie będzie długie. Dawaj. Pod wodą. Co się może wydarzyć? No nic się nie wydarzy, wszystko będzie w porządku, kurde. Powinno mi starczyć powietrza, chociaż nie mam pojęcia, może się uduszę i kurde tyle będzie z misji Kyla Crane'a, kurde generała, agenta GRE, który chciał zdobyć lek dla GRE, która jest złe, jak widać. Zależy im tylko na tym, żeby ludzie ginęli, żeby mieli broń, dzięki której mogą straszyć innych. Dawaj, gdzie ja jestem? A tutaj sobie przejdę? Tak, przejdę sobie chyba. Aha, ja przejdę sobie tutaj i teraz sobie chyba gdzieś tutaj popłynę. Tak czy nie? Powiem szczerze, że średnio tutaj cokolwiek widać. Ale już? Tam panie, łatwo, ja się martwię, myślałem, że będzie mi brakować od... tam bym nie chciał spać, bo tam chyba jest... To wygląda tak, jakby tam nic nie było. Czarna dziura. No w sumie tak to wygląda, jakby tam po prostu nic nie było. O, tam można wejść. Da się tam jakoś wejść? Cokolwiek? Jakiś klucz? Nie da się, to się nie da. Coś się zbugowało? No, nieważne. Dobra, Garrison Harrisa. Boże, Garrison... Garnizon. ...wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsowi. Ten Rajsa. Był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rajsa w sektorze 0. Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie. Albo gorzej. Chyba słyszałem już ten tekst w poprzednim odcinku. Znaczy jeszcze w poprzednim. Robiłem jeszcze fabułę. No dobra. Ten, czy oni będą mnie widzieć? Co mam tutaj zrobić? O Boże, następne. Czemu to jest takie zielone? Czemu tak dziwnie wygląda? What the heck? A nie będę się przyglądał teksturom, ok? To jest gra z 2015 roku. Nie będę się czepiał. Płynę. Tylko liczę, że nie ma tej wodnych zombiaków. Ale raczej nie powiem. Co tam tak pływa? Coś tam wybuchło? Co to tam jest? Ja sobie myślałem, że to już tyle, a to jak wygląda na to, że jednak nie tyle, tylko aż będzie tyle. Jezus, ta muzyka nie jest przyjemna. A mi się już zaczyna kończyć powietrze, więc wolałbym przyspieszyć. Płyńże szybciej, stary, bo umrzemy! Tak, masz rozdwojenie jaźni. I mówię do twojej głowy właśnie, Kyle Crane. Ruszaj się. Ruszaj się, bo umrzesz, bo tak wolno płynie. Mi to chyba nie da się szybciej. Ale już naprawdę jest cienko z moim powietrzem. Ale mogę już wypłynąć. Oh boy. All boy. I następny pływanko. Boże, jakim cudem on to robi? Nie wiem. To jest niemożliwe dla mnie na przykład, ale dla niego chyba... Nie wiem. Mi się wydaje, że on jest najemnikiem, tak? Jakbym strzelał. Kyle to jest najemnik, bo on jest jakby chyba... Jest agentem GRE, ale to może być najemnik GRE. Który ma wykonać misję, ale nie sądziłem, że ma takie płuca dowalone. Że to jest aż niemożliwe po prostu. Gościu pływa, rozumiem, może wstrzymać oddech na długo, ale potem wychodzi z wody.
chwilę czeka i wchodzi z powrotem. Gościu naprawdę ma niesamowite płuca. Wyrobione, naprawdę jest wyszkolony, kurde, na, jak to się mówi, w tip-top. To jest niesamowite, ale dobra, chciałbym już wypłynąć. Niesamowite będzie, jak będę mógł oddychać znowu. Och, kurde, a tutaj nie ma końca. Jesus. O Boże, jest naprawdę źle, jest naprawdę źle, jest naprawdę źle. Zaczynam tonąć. A jak utonę, to już po mnie. Dawaj do góry, tutaj. Cyk. Mogłoby się pociągnąć pewnie kotwiczką, ale straciłoby to urok. Trzeba się wydostać jak człowiek. Jak ze starych czasów. Ja nie poskoczę tutaj. A tutaj już wyskoczę. Dobra, to spokojnie, spokojnie. Tutaj, tędy. Nie! Tylko nie to! Czemu akurat teraz? Świetnie wybrałeś moment. Zarażeniu? Mogę tędy przejść? Chyba tak. Troy? Słyszycie? Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. Dzięki, Troy. Podtrzymałaś mnie na duchu. No, tędy. Szkoda, że nie mogę biegać po ścianach, jak w Prince of Persia. Ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Ale bodajże widziałem jakiś urywek gameplayu w Dying Light 2, że da się biegać po ścianach. W Dying Light 2. Ale doskoczyć tam? YOLO! Auć, mogę jednak skoczyć do tej wody, mi obraźnie bym dostał. O-o. Kurde, ale wyjdź. O kurde. No rzeczywiście. Szybko padli. O kurde. Amunicja, co? No dobra. Co teraz? Pewnie. No, pokażę, że mam gdzieś tam. Coś ciekawego tutaj jest. W ogóle co to jest za miejsce? Jakieś kurde, jakaś scena. Ha, dziwne. A pozbierałem. O, coś tu niebieskiego było. Czy to była broń? Chyba była broń. Kurde, chciałbym, żeby lepsze bronie mi wypadały, a tu nie ma. Mogę przeskoczyć od góry? Czy muszę jakoś... A, mogę otworzyć. Po prostu. Cudownie. Piękne muzeum. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, Raiz. Wyjdę stąd z Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz żądać oddania jej, Crane. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! No chyba ty chcesz, żebym ci oddał twoją dłoń, tak? Trzymam ją specjalnie na tą okazję. O, gdzie oni są? Muszę użyć mojej umiejętności widzenia. A wyłazić! O kurde. No. O kurde. Dobra, to akurat nie było przy... Dobra. Dobra. Tu są bardziej do kokrzeni. Mogę coś im rzucić? Mogę im rzucić toporkiem. Ten to świetny plan. Poszło, buddy! No przestańcie sobie rzucać granatami, jak mam do was kurde strzelać. Potrzebuję jakiegoś tego. Nie, to nie przeskoczę, to jest to. Oho, już leci kurde, prawdziwy kozak. Boom, kurde, headshot. Wallhack. Ujrzenie przez ściany, to moje kurde drugie imię. No Jesus Christ, jak mam tam przejść, jak oni to ciągle rzucają? Ręce opadają, chłopaki. Dobra, starczy używania tej umiejętności. O kurde, to by nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł. Bardzo zły pomysł, bardzo zły pomysł. Znowu ktoś tu rzucił coś? Cudownie. Dobrze, te szyby są, kurde, odporne na... wszystko. Dostał w ogóle? No teraz dostał, to wiadomo. Ale to jest chyba za daleko, żebym się przejmował tym. Może jak dostanę, kurde, w pierdziel, ale nie. Dobra, na spokojnie. Muszę, kurde, się przyzwyczaić z powodem, że... kurde, gdzieś oni tutaj są. Żeby nie używać, kurde, tej całej umiejętności tego dziadostwa. Ja się dopiero rozkręcam, chłoptasiu. Tylko na tyle ci stać? Wow. Mogę tak cały dzień.
kurde. Co ognia? Gdzie ognia? Ja nie palę. O kurde, rzeczywiście. O kurde, umrę tutaj. Cholera jasna. Zdecydowanie jest ich tutaj zbyt wielu. A się tak ustawiłem beznadziejnie, że kurde, beznadziejnie to mogę teraz tutaj zginąć. No na spokojnie. Potrzebowałbym też sam granatu jakiegoś, albo jakiegoś kurde, cokolwiek. Coś, co mogę rzucić, a niestety tego nie mam. Koktajl Mołotowa, przynajmniej kurde z 6 sztuk bym zrobił. Liczę, że nikt to nie zejdzie. Nie słyszę, żeby się poruszali, ale mogę ich ruszyć rzucając Mołotowa w podłogę, bo przeniknie do nich ten Mołotow. Tak, taktyka mistrzu, wiem. I tam rzucę zaraz na niego. Point tam! Coś słyszałem. Shish kebab, kurde. Shish kebab? Co to jest? Nie wiem. W sumie to taka broń w Falloutie. Oh yeah! Nawet nie wiedziałem, że tam jest jego głowa, ale zginął. Dostał? Dostał w głowę, ale go nie widziałem. Ach, jestem genialny. Czasem tak sobie myślę. Ja mam przejebane? Stary. Utknęliście tutaj ze mną, a nie ja z wami. Jesus, nigdy się nie nauczą. Jestem kurde pieprzonym kurde mistrzem kung fu. Boże, czy ja serio go trafiłem w głowę? Hej skarbie, spokojnie, będzie dobrze. Jest taka samotna. No. Ona czeka na ciebie. Przyjdź do poniu. Może najpierw muszę wymyśleć, jak tam się dostać, ale może tędy jakoś, co? No, w sumie... Nie. Bardzo mi się to nie podoba, ale chcę tu przejść. Dobra, udało się jakoś przejść, aż jestem w szoku. Nawet bez kurde celownika, to nie jest jakieś trudne, zdecydowanie. Widziałem kurde trudniejszych przeciwników. Na przykład takich, którzy biegają kurde... O, tam są. O kurde, ale żebym się wpierdzielił, to było głupie. Ale troszeczkę, no nie będę ukrywał, no nie ma z czego się przejmować. Czym się przejmować? Co ty robisz? A on się pali może, dlatego się tak rusza. Możliwe. Upali się, czy będzie kurde się bawił? Upali się, tak. Ale skrócę twoje cierpienia, przestań wyjść. Jakim cudem gościu krzyczy, rozwaliłem mu kurde czachę. Naprawdę, no. Nie żartuję, tak było. Co? Przecież tu nic się nie pali. Co mi, kurde? Co? Co? Ja sobie robię, przecież tu nawet nic nie było. No dobra, jedną ręką oczywiście, bo drugą trzymam kamerę, wiadomo. Nie, 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 nie! Aha. Super, niech tak, kurde, teraz mnie trzyma. A, super. No dalej. Nie będzie czekała całą wieczność. Pewnie, że ją znajdę. Co sobie myślisz, że tutaj przyszedłem po to, żeby wyjść z niczym i z nikim? Żartujesz sobie? Tylko... A tutaj chyba da się przejść. No i rzeczywiście się da. No, zaraz ty umrzesz. Albo ja umrę z nudów. Niewiele brakowało. Mój błąd, wystawiam się niepotrzebnie. Ale nie będę ukrywał, troszeczkę by było to mniej więcej pasjonujące, gdyby kurde byli trochę trudniejsi. Ja się wystawić mogę na ogień, bo rzeczywiście dostaję w pierdziel, ale no... Tyle to by było. No i leży. Dobra, spokojnie. Na spokojnie. Pyk, dziękuję bardzo za amunicję. Tam jest chyba dwóch. Tam jest chyba tylko jeden. Tam jest chyba tylko zero. O kurde, tutaj więcej ich jest. Nie wiedziałem, przepraszam. Stary, ty zostaniesz zjedzony. Wiesz przez kogo? Przez Amerykanów, którzy lubią hamburgery. Chyba nieważne. Bo jest tu ktoś jeszcze? Ktoś chce dostać kurde w pierdziel na przykład? Nie? No to szkoda mi. Jestem trochę zawiedziony. Liczyłem na większy opór. Rise! O. Chyba, że jednak jest opór. Łopanie! Tererira papi, teke, perere, pepe. Nie reagują. To jest takie ograniczenie tej gry. Nie reagują. Powinni się tutaj zebrać wszyscy, całą rodziną. Zobaczyć, co tam się kurde mruga. Ale nie.
kompletnie nic z tego nie będzie. Ponieważ ta gra nie jest do tego stworzona. Niestety, im bliżej jestem, tym bardziej oni się łapią. A teraz uwaga, nikt nie zginął. Mołotowy serio straciły aż taką moc? Żartujesz sobie. Wow, to był zły pomysł. Bardzo zły pomysł. To jak ja mam tam przejść dalej? A, tędy może. Możliwe, że tędy właśnie. Muszę się jakoś przedostać, nie chcę sobie z nimi tutaj się bawić, nie? Dobra, niemożliwe, ale przeskoczyłem, okej? Okay? To najważniejsze. Wow, 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 wow! A, no! Nada starczy. Mówię jak idiota, ale... Ale no tak, jestem przerażony tymi, kurde, frajerami. O, dzień dobry panowie. No wy to się musicie skusić na takie kurde fajne rzeczy. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. To powinna być taka muzyczka kurde z cyrku i... Jep. O. No kurde, ale chciałem... O. Boom. Boom. Pięknie panowie, dajecie radę, tak jest. Tak jest. Uch. Oh yeah, obludek niczym James Bond. O, przepraszam, nie trafiłem. Uwaga! Kurde, nie trafiłem! Kiedyś mi się taki fajny kurde strzał udał. Ale nie udało mi się teraz, niestety. No dobra, panowie. Za tyleż. Ty też. O kurde, ale ciosa dostała. Co się kurde dzieje? Czemu mnie tak wszyscy macają? Dobra, widzenia. O, nie pal się. Nie pozwoliłem. Sam płonę. Kurde, oni to po prostu mają naprawdę wyłączone wszystko. Nawet myślenie. Oła, czemu je wszystko bije? Nie czuję nóg. Jasna cholera. Oczywiście coś się niedobrego dzieje. Strasznie mam dziwnie pośniaczone ręce. To nie jest dobre. To nie jest fajne. Nie wiem, czy się opłaca zbierać z nich cokolwiek. Chciałbym, żeby leciały z nich gwoździe, bo jakby nie patrzeć, brakuje mi bardzo dużo gwoździ. Brakuje mi, kurde, w ogóle gwoździ. To jest najgorsze. Niby zwykła sprawa, ale jednak gwoździ nie mam. I to jest, kurde, minus tego całego, tej całej sytuacji. Więc sobie to walę 45, kurde, 47 pewnie będę miał, albo 45. Ile mam? 45. Przeładuję. Pyk. Mam. Wszystko jest gotowe? No nie do końca jest gotowe, ale przynajmniej spróbuję. Dobra. Wchodzę. Jade! Proszę, żyj. Jade! Cholera! Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Zaraz będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpio. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. A skoro mam wyniki badań doktora Zira, GRE zrobi to, co ja im każę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! O Boże. Dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię tresowaną małką. Dobra, kurde, trzeba ich kurde ciąć! Nasze przyjemności. Oni dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły. Nie rozumiem, dlaczego ich to nie przycina. Nie? No kurde, czemu ja nie mogę użyć tego kopa? Jak się rzucają. Nie wiem, czy ty kurde jeszcze... Nie, zostaw mnie! Odeszij się, kurde! Nie przy innych zombiakach, kurde. Jak ten żart już jest za słaby, żeby go kurde ciągle używać. To był żart? Tak, to był żart. Dobra, łapcie tam kurde w usta.
ty kurde zostaw ją, ona jest silna, ale no bez przesady, teraz kurde ona tak miała kurde zaraz umrzeć. Nie próbuj! Kurde, super, że bije powietrze. Wzrost poziomu siły, nice. Chodź, wynośmy się stąd! Nie wygląda to dobrze. Czekaj! Wstrząs, kurde, zasięgi siły fali uderzeniowej. No nie wiem jak tego używać, ale dobra, mam. Wezmę sobie tutaj apteczkę na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek też sobie zrobię apteczki, tak na wszelki. Mam troszeczkę możliwości, 50 apteczek mogę zrobić. Czyli 50 razy 2 to sobie 100 mogę zrobić. To za szum? Może mi się... Aha, szum się robi przy tworzeniu rzeczy. Dobra, ja już myślałem, że kurde zaraz mi wybuchnie jakaś butla za mną z gazem albo z czymś innym. To jest niezbyt jakby fajny scenariusz. Więc wolałbym odpuścić. Czemu jest 12 w ogóle? Czemu jest 12 godzina? Czy zatrzymał się czas, żeby po prostu nie leciał? Tak to działa dziwnie. No dobra, mogę zrobić. Jeszcze kurde jeszcze raz i będę miał kurde zapas malutki. Żeby po prostu nie zginąć jak debil. 35 apteczek wystarczy. Jade, jesteś ranna? Nie ugryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę. Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz zdecydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż ja. Crane. Chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie, ja... Obiecaj mi! Jade, nie mogę. Stój, gdzie ty lecisz? Mam jakąś latarkę czy cokolwiek? Crane, słyszysz mnie? No, słyszę cię. Jade, gdzie jesteś? Jade! Super! Musisz mnie wysłuchać, Crane. No to dawaj. No powiedz, co chcesz? Zamknięte, co? Świetnie. Crane, słyszysz mnie? Nie. Jestem głuchy od 253 dni, o to chciałem powiedzieć. Jade, gdzie jesteś? Jade! No Jade, zamknęła wszystkie drzwi, jakim cudem, nie wiem. No trzeba wyjść tymi drzwiami, którymi chciałem wyjść wcześniej. A za tymi drzwiami są drzwi, których wcześniej nie było. A za tymi drzwiami znowu wróciłem... Musisz mnie wysłuchać, Crane. Powiedz to! Bo ja nie wiem, co robić mam. No dobra, jestem w pętli, kurde, narkotycznego szumu, kurde. Mocno mnie je rąbło. Czemu mam atak? Czemu w ogóle nie zażyłem antyzyny? Biegam tyle po mieście i nie mogłem tego zrobić przed przyjściem do muzeum? Przecież miałem jakieś parę fiolek. Że muszę cokolwiek mieć. Chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Widzę, że Far Cry się... Bawię się w Far Cry'a. Jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Znaczy nie ja, tylko gra. Nie gadaj głupot, ej! Weź mi nie rób se jaj. Bo gdzie ja mam iść teraz? Po tych beczkach gdzieś wejść? Chyba tak. Beczkach, tak. Po skrzynkach oczywiście, nie po beczkach. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Cudownie. Ale teraz... Teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Chciałaś mnie zabić, bo zginął Amir? Przecież to nie moja wina, uratował mnie. Chyba, że to mówisz o...
Zasady! Uciekamy! Jest coraz gorzej! A my to nie była moja wina. Życie kiedyś się kończy, Crane. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Chyba, że chodzi jej o Rahima, no to wtedy już moja wina. Wow. Moja szkoła. Hej. No dobra, w pierwszej ławce, co? Nie, raczej nie. Nigdy w życiu w pierwszej ławce. Nikt nie chce siedzieć w pierwszej ławce. Nigdy. O, dzięki, Jade, że znikasz. I w końcu umieramy. Nic nie może tego zmienić. O, tak, nie! Nie teraz! No chyba teraz właśnie, Crane. Teraz właśnie. I to jest problem. Ale porąbana sytuacja, ale fajne. O mój Boże! Dobra, bo nie widzę. Nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć w wizji... w dziwnej wizji. Liczy się tylko to, czego dokonamy w międzyczasie. No... ty dałaś się złapać, no i co? Hm? Nie dokonałaś zbytnio wiele w tym czasie. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Jest coraz gorzej. No jest coraz gorzej. Gościu, widzisz ludzi, których nie powinieneś widzieć. Amir nie zmarnował życia. A teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. No. O, bałem się, że spadnę. Czemu ona obwinia mnie o śmierć? Poświęcenie mojego życia może ocalić Haran. Do tego właśnie chcę. No. O nie, o nie! Tylko nie to! Nie to. Rahim. Nie! Spadłem? Dlaczego spadłem? Za śmierć Rahima rozumiem, że może mnie obwiniać, ale za śmierć Amira? No w sumie gdybym się nie pojawił tam po to, żeby zdobyć ten lek na tą szczepionkę, czy sprawdzić w ogóle, no po to tu przyszedłem, nie? To by on nie zginął. Ale kogoś innego mógł ratować i tam mógłby zginąć, no i co? Mam po supach hasać? Jak małpen? Super! Małpen! No nie, nie. Raczej nie. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. No, jesteś wcześniakiem, fajnie. Nawet nie widać. Zmagałam się i ciężko pracowałam. I pracowałam. Wow. What? Okej, okay, dziwna ta terrorka. Na ogniu. No, trochę wygląda dziwnie ten ogień. Z jednej strony wygląda fajnie, a z drugiej nie. Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje piętro. No, odcisnęłaś. Nie teraz! Błagam, nie teraz! Nie możesz mnie ocalić. Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić. A dlaczego mnie ocalić chcesz? Ja nie jestem dobry. Oszukiwałem was wszystkich. Ale to dziwne jest. O nie, Jade. Do diabła, nie! Nie zmuszaj mnie do tego! O Boże! Jade, co ja zrobiłem? Przepraszam! Nie chciałem! Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Kyle. A spadaj, dziadu. Ty i ty! Wejdźcie tam i zabijcie ich! No ja się usługuję swoimi ludźmi? Mały kurde groszku? Niedobrze. Bardzo niedobrze.
porządek rzeczy, Crane. Zabij lub zgij, zjedz lub daj się zjeść. Fajny kikut. Skończyłeś? O nie. Gówniany ten wirus. Pieprzony wirus. Achir! Zabij tego sukinsyna! Co, myślałeś, że nie dam rady Viralowi? Nie przeceniasz mnie? Wy, Amerykanie, nie wiecie, kiedy się poddać, co? Ty co myślisz, że co? Nie jesteś w stanie z tym nic zrobić! A? O kurde, ale mnie rąbnął. Czy ja mogę mu coś zrobić na przykład? Nie, nie mogę mu nic zrobić. Kurde, dziadu. Świat niedługo przestanie istnieć. No, dawaj kurde, frajerze. Mam latarkę na ciebie. No. Nic. O, nic. O, dostałeś kurde w pierdziel. Nie możesz wygrać. Czemu tego nie rozumiesz? Wiesz co, rozumiem? Czy to, że ci kurde wywalę, flaki ci wywalę, kurde. Jak tam, co? Boli, boli, ojejku. Ale jesteś straszny, Tahir. Och, kurde, dobra. Ciężki atak jest, kurde, złym pomysłem. O, nie trafiłeś? Mam ci, kurde, pomóc. Trafić. Kurde, gość jest rzeczywiście jakiś wysoki, kurde, porąbany. O, boli. Dawaj. No, co mi postukasz, kurde, no. No. Jesteś, kurde, o, dobra, nie jesteś przewidywalny. No. No dawaj, kurde, niedobrze. Nie podoba mi się to, muszę pilnować tego, jak ja tutaj działam. No, no serio? Jeszcze mnie zarąbię, kurde, dziad. O. Kurde, denerwuje mnie troszeczkę to, że... że, kurde, nie mogę go trafić, to mnie wkurza. Boże, właśnie wlazłem praktycznie. O kurde! Zablokowałem się, nie będę ukrywał. O, dostałeś podpaszkę. Czemu on jeszcze kurde stoi? Powinien się kurde turlać na ziemi z bólu. Tyle go pociąłem. O Boże, jesteś taki żałosny, Tahir. Pamiętasz mnie? Pamiętasz, że chciałeś mi kurde ubić na kwaśne jabłko? Teraz ja ubiję ciebie. Normalnie tak jak kurde... tego ziomka z Gotika 1, nie będę się nazywał. Tego też, kurde. Blira... O kurde, umrę zaraz, jednak nie. O Boże, nic nie widzę. Chyba znowu widzę, ale jestem, kurde, martwy praktycznie. Nic nie widzę, nawet nie wiem, czego uderzyłem. Chyba trochę mi się HP zregenerowało, warto było dawać w regenerację. Chyba dostał. Dostałeś, kurde, bolało. O dobrze, moje bolało też mocno. Ty jesteś naprawdę ten człowiekiem Raisa? To chujowych ludzi ma Rais. Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Pojebało was? Co kurwa, ile was tutaj jest? Was? Tak, dokładnie, was. Sam cię znajdzie, kiedy będzie chciał cię. Boże, posrało ich, gościu ledwo go kurde drasnąłem. A może po prostu się skupię na tym jednym, co? Jest jakaś szansa, że go kurde ubije? Czterech jest! Mógłbym się kurde pobawić, ale boję się kurde. Dobra, dostał. Spierdzielam. Nie wiem, czy się uda, ale spierdzielam. Boże, oni mnie zaraz zarąbią. Spróbuję techniką zabić Tahira tylko i wyłącznie. Czyli po prostu... Boże, jaki gość jest potężny! Gość jest jakimś pieprzonym... Dobra, umrę. Umarłem! Kurde, umarłem! Dobra, będę biegał cały czas, aż kurwa się zmęczę i umrę. O Boże.
Dobra, jest okej. Okay. Nie, nie jest okej. Okay. Jest, kurde, bardzo źle. O Boże, nie, no nie ma szans, kurwa, jak mam ich z nimi się bić? Ta walka w tej grze jest idiotyczna. Dlaczego? Dlatego, że oni robią jak porąbani uniki. Ja też mogę robić uniki, ale nie w taki sposób jak oni. To po pierwsze. Po drugie, kurde, żeby ich trafić, ciągle oni blokują. Nawet jakby dostali, kurde, gonga takiego mocnego, że po prostu by ich zaćmiło, to i tak tylko tak jak taj... Boże, kurde, się zaciąłem. Przez ciebie, Tahir, to twoja wina. Nawet jeżeli dostaliby, kurde, w pierdziel, to i tak czy siak... po prostu blokowałby to. To jest, kurde, głupie. Jak ja mam, kurde, z nimi wszystkimi się bić? Szczerze, debil ciągle rzuca we mnie. Co to, kurde, ma być? Dobra, udało mi się jakoś. Dobra. A może pod drugim razem mi się uda? No nie muszę tego za pierwszym razem robić, bo to chodzi o to, żeby po prostu go pokonać, nie? Dobra. Dobra, już gościu jest praktycznie... A nie, gówno. Dobra, kurde, żeby mnie tylko nie zaszli, kurde, z boku. O, właśnie, debilu! Ach, kurde, uciekł stamtąd. Trochę słabe. Dobra, ich tu jest naprawdę zbyt wiele, żebym tak się po prostu bił. Jakim cudem on mnie trafił? To jest też dobre pytanie. Dobra, dostałem troszeczkę od nich. Będę mieć opcję jakiejś apteczki czy coś. Zresztą w sumie oni się nie leczą, więc... Dobra, broń jest nieskuteczna. Jak ja mam naprawić ją, jak oni tutaj biegną do mnie, jak kurde... Naprawiaj ją! Nie mogę jej naprawić. A nie mam metalowych części, to jak mam je znaleźć? Gdzie one leżą niby? W jaki sposób mam teraz zarąbać ich? Tutaj są metalowe części? Smoczy kij. Ja pierdzielę, co za idiotyzm. Nie mam po prostu części. Znaczy to nie jest idiotyzm, po prostu mam trudniejszą... rzecz do zrobienia. Dobra, spróbuję Tahira po prostu rąbnąć. Dobra. Nie peniaj teraz! Nie peniaj, ja ci, kurde, nie speniam! A spróbuję rzucić... Boże, oni tam za mną latają cały czas. Dobra, tu jest Tahir. Ja bym chciał, kurde, w niego rzucić bronią, bo to chyba zadaje większe obrażenia. O Boże, kurde, nie. Oni zaraz mnie obejdą tutaj i gówno widzę. Gdzie on jest? Kurwa, spierdalaj! Tu jest Tahir. Chciałbym w niego rzucić bronią. O, proszę bardzo. Ja mam ją teraz podnieść. Gdzie ona jest? Nie peniaj teraz! Nie peniaj. Zobaczymy, jakbyś był też sam na pięciu. Ciekawe, czy byś też był taki mądry. Dobra, leży. Boże, umieram. Umieram! Umieram! Nie umrę. Regeneruj HP, bo debile rzucają tylko i wyłącznie, kurde, tymi dziadostwami. Okej. Ja bym się tak pozbył tego typa, to by był git. Na przykład to jak w tej chwili. I teraz mogę się skupić tylko najwyłącznie na tym dziadu. Odbił to? O kurwa macie. Odbił to! Gdzie to jest ta broń? Gdzie jest ta broń? Jak mam się, kurwa, teraz z nim... Jak ja mogę teraz pokonać? Nie, oni nie mieli żadnej broni przy sobie. Jakoś tak, kurde, w to wątpię. O, mają jakąś znakomitą ten. O Boże, zaraz umrę! No, dostałeś? Jest! Koniec! A! Szybkie to było. Wystarczyło w niego rzucać bronią, ale jeśli bym trafił. To było świetne. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Ojej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Ale teraz trzeba stąd spadać, co? Przeżywasz noc. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie. Tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade.
żebyś mógł to zrobić. Jestem Savi. Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savi używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Biedna Jade, no. Trzeba to przyznać. Co? Gówno. Tylko nie. No, dawaj. O ty kurde, dziadu. Skurwysyn! O, zobaczymy. Koniec. No, bez załatwieni. Szkoda tylko, że Jade też. Skrytka. Weź wszystkie przedmioty nie zajmujące miejsca w plecaku. Aha. Ale nadal zostawiłem karabin pusty. Nie no, dobra. To mogłem odrzucić, na przykład za to. Cofnij w dół. Znakomita maczeta kukri. Skąd ja nagle mam tyle kukri? To na pewno sobie bym wziął. Znakomita maczeta kukri, na przykład za to, do dubeltówkę. No nie, tutaj na przykład za to, o. No! Albo mogę to zebrać? Mogę to zebrać. Tego już nie mogę? A mogę. To na pewno niepotrzebne mi jest i to też. Flara mi się może przydać. No, bierz to z poczekalni. Gdzie ty to mi tu schodzisz? Tutaj cyk, wszystko. Wszystkie flary. Gdzieś tutaj jest, kurde, jeszcze kotwiczka, którą chcę sobie wziąć. Petardy też mogą być. No bierz te petardy, Jesus, klikam Enter, jak tutaj pokazuje, oddaj do przechowalni, czy bierzesz do przechowalni, a nie chce mi wziąć. No bo resztę sobie wezmę z jakiegoś innego, bezpiecznego miejsca. Trzeba stąd wyjść. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Raiz kazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże... Najpierw Rahim, teraz Jade. Raiz mi za to zapłaci. No, porąbane. Kyle ma, kurde, rodzeństwo na tym, na liczniku, czy jak to inaczej powiedzieć, na sumieniu. Doktorze Camden, tu Crane. Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak panu idzie? Znalazł pan Jade? Cóż, tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz, nie cierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. A ja będę w kontakcie w następnym odcinku. O, biegnie tam, kurde, mój ulubiony przyjaciel. O, jak biegnie. O Jezus. Dobra, no tyle w tym odcinku. Niestety dosyć smutna sprawa się wydarzyła. Jade niestety odpadła z gry Raisa i ogólnie z gry. Natomiast nie pozostaje mi z innego, jak ruszyć dalej, robiąc jakieś poboczniaki. Ponieważ nie chcę tak szybko kończyć tej gry, a chciałbym też się troszeczkę zająć pierdołami. Ogólnie z tego, co mi się wydaje, to zdobyłem jakąś broń pomarańczową, bo jeszcze zanim, czy podczas wychodzenia zdobyłem tą broń, więc co to jest za broń? Broń Tahira, 245 obrażeń, bez nadzieja. Jeśli chodzi o obrażenia, ale broń Tahira warto mieć. Myślę, że chyba coś tu się da zrobić z broń Tahira, ale to mniejsza o to. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z Dying Lighta. Siema!